Dzień dobry. Fotodynamik. Jest to laser diodowy, niskoenergetyczny, z pulsującym polem magnetycznym. Przeznaczony on jest dla innowacyjnych, celowanych terapii fotodynamicznych. Jednoczesne działanie światła lasera niskiej energii oraz pulsującego pola magnetycznego w połączeniu z fotodynamiczną terapią PDT z unikalnymi światłoczułymi biochromoforami i składnikami aktywnymi celowanymi na problem skóry. Uzyskujemy dzięki temu natychmiastowe efekty zabiegowe i długotrwałe dzięki biostymulacji. Każda z głowic emituje światło lasera o określonej długości fali, która jest absorbowana przez biochromofory zawarte w preparatach. Skumulowana energia z biochromoforów przekazywana jest bezpośrednio do komórek. Efektem jest intensyfikacja procesów metabolicznych, naprawczych i dotleniających. Pole magnetyczne w tym urządzeniu zwiększa efekt terapeutyczny w tkankach. Działa biostymulująco, poprawia krążenie krwi oraz limfy, dzięki czemu skóra jest bardziej dotleniona i odżywiona. Stymuluje również fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny. Przyspiesza procesy regeneracyjne tkanek, działa przeciwzapalnie, zwiększa przyswajanie składników aktywnych zawartych w preparatach. Cztery sondy, które mamy w urządzeniu, to sonda 650 nanometrów, która działa na głębokości skóry właściwej. Działa przeciwzapalnie, odmładzająco. Także tutaj możemy używać do odpowiednich programów. Druga sonda to sonda 850 nanometra, która działa biostymulująco, działa na poprawienie krążenia krwi, limfy, pobudza metabolizm. To jest sonda 850 nanometrów, która sięga do tkanki podskórnej. Oprócz tego mamy jeszcze dwie sondy. Sonda 420 nanometrów, która jest przeznaczona do działania w naskórku. Ma działanie antybakteryjne i uspokajające. Sonda 808 nanometrów jest to sonda, która działa głównie na opóźnianie odrostu włosa. Jest to sonda, która również działa w skórze właściwej. Zanim włączymy laser, musimy upewnić się, że wszystkie sondy są prawidłowo wpięte. Ja wpiłam tutaj sondę 650 nanometra i 850 nanometra. Włączę laser i mam ustawiony program na jedynkę, czyli na lift szyi. Program jest ustawiony na 10 minut, pole magnetyczne 50%. Jeżeli będziemy chciały zmienić pole magnetyczne albo czas, możemy przez przycisk M, przytrzymując go dłużej, po prostu dodać 5 minut lub odjąć 5 minut. Programy są ustawione fabrycznie, także jeżeli zmienimy program, wszystko wróci do początkowego porządku. To jest pierwszy program. Światełko, które jest zapalone, pokazuje nam, którą sondą pracujemy. Jeżeli włączymy sobie tą sondę, da nam taki dźwięk, że jest to nieprawidłowe. Pierwszy program, jak mówiłam, jest na lift szyi. Drugi program jest przeznaczony do liftu twarzy i poprawy owalu. I tutaj mamy zaznaczone, że jest dla kobiet i mężczyzn. Oczywiście ustawiony jest fabrycznie, także nie musimy nic zmieniać, chyba że chcemy zmienić czas albo zmniejszyć pole magnetyczne, albo zwiększyć. Całkowicie nie możemy niestety zlikwidować pola magnetycznego. Program trzeci przeznaczony jest do rekonstrukcji kolagenu, również dla mężczyzn i kobiet. Czwarty program na zmarszczki mimiczne. Jak widzimy, zaznaczona jest sonda 650 nanometra i pracujemy światłem czerwonym. Drugi program do tego samego preparatu to program na zmarszczki mimiczne, ale bardzo głębokie. I tutaj już mamy działanie w tkance podskórnej na długości fali 850 nanometra. Program szósty przeznaczony jest dla skór dojrzałych, gdzie brakuje już estrogenów. I tutaj przy wprowadzeniu preparatu z fitoestrogenami oraz z peptydami nowej generacji mamy działanie silnie odmładzające,
Działanie na każdy problem skóry dojrzałej. Program siódmy na tym samym preparacie również dla skór bardzo dojrzałych na podniesienie biustu. Program ósmy jest przeznaczony dla mężczyzn. Program dziewiąty przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn i to jest program pod oko. Daje rewelacyjne efekty przy obrzękach, przy zasinieniach, przy zmarszczkach. Program dziesiąty jest przeznaczony na skórę rąk i paznokcie. Rekonstrukcja paznokcia, odmłodzenie dłoni. To wszystko możemy uzyskać dzięki właśnie dziesiątemu programowi i preparatowi do tego przeznaczonemu. Tutaj pracujemy również na świetle czerwonym. Jedenasty program to seboregulacja. I tutaj mamy przy tłustych skórach, przy skórach, które wymagają takiego zaopiekowania się, jeżeli jest trądzikowa skóra, na wszystkie takie problemy antyakne. Na 12 programie mamy działanie na naczynka, na wrażliwą skórę przy trądzikach różowatych. I tutaj, jak widzimy, zaznaczyła nam się sonda 850 nanometra. Program jest przeznaczony dla skór, dla mężczyzn i dla kobiet. I tutaj naprawdę mamy bardzo fajne efekty. 13 program to depigmentacja, czyli działamy na przebarwienia, na ostudę, na różnego rodzaju plamy. 14 program już jest na sondzie 850 nanometrów i to już jest takie bardzo ciężkie, głębokie przebarwienia. 15 program przeznaczony jest na bielactwo. 16 na odchudzanie i drenaż. Antycelulitowy program jest na 17. I tutaj też pracujemy na sondzie 850 nanometra. Program 18 przeznaczony jest dla stopy cukrzycowej, dla ciężkich nóg, dla obrzęków. Pracujemy na sondzie ze światłem czerwonym. Również na rozstępy. Tutaj mamy zaznaczone, że rozstępy tylko u kobiet. 19 program jest przeznaczony dla rozstępów dla kobiet na 650 nanometra, a 20 na tym samym preparacie, ale dla mężczyzn na długości fali 850 nanometra. Program 21 to są blizny, blizny różnego pochodzenia. I tutaj mamy działanie głównie w skórze właściwej, czyli sondą 650 nanometra. Program 22 jest to program, który pozwala nam na odbudowę włosa, na wzmocnienie, na przyspieszenie porostu włosa. Także tutaj działamy również w trychologii. Też światło czerwone. 23 program na świetle czerwonym z odpowiednim preparatem będzie nam opóźniał odrost włosa. I tutaj mamy opóźnianie na twarzy, a 24 program na ciele. Jeżeli byśmy chciały wymienić sondę, na przykład na sondę z niebieskim światłem 420 nanometra, musimy wyłączyć wcześniej urządzenie, wypiąć sondę i włożyć sondę od gości fali 420 nanometra. Dopiero wtedy, po wymienieniu, możemy włączyć urządzenie. Na 12 programie, na tym, którym pracowałyśmy, na naczynka trądziki różowatej dla wrażliwych skór, będziemy pracowały niebieską sondą, która działa antybakteryjnie, ale również uspokajająco. Jest to sonda o długości fali 420 nanometrów. Pracujemy nią głównie w naskórku. Po włączeniu emituje niebieskie światło.
Jeżeli będziemy chciały wymienić sondę na 808, gdzie jest opóźnianie odrostu włosa, również będziemy wpinały ją w tą stronę, gdzie mamy 420 i 850, czyli po wyłączeniu urządzenia wepniemy sobie sondę na opóźnianie odrostu włosa. Sonda ta działa w skórze właściwej, dochodzi do mieszka włosa, długość jest tak dobrana, żeby jak najbardziej opóźniła, osłabiła i spowodowała słabszy wzrost włosa. I tutaj będziemy pracowały na 23 programie na twarz i 24 na ciało. Także myślę, że zapoznaliście się Państwo z fotodynamikiem, na którym możemy robić właśnie te celowane terapie na odpowiedni problem skóry z użyciem preparatów, w którym są biochromofory. Do każdego programu jest przeznaczony inny. Możemy również robić lifty, możemy robić na 420 długości fali zabieg retinokalpiur, który działa typowo antiakne. Także zapraszam do zakupu i do zapoznania się z urządzeniem. Dziękuję bardzo.